Panie dyrektorze, co tutaj się dzieje? Przygotowujemy się do świąt wspólnie z pałacem, z panem Marcinem i z naszymi uczennicami. Pieczemy pierniki. Inicjatywa może urodziła się jakby naturalnie, ponieważ jesteśmy sąsiadami. Pałac sąsiaduje ze szkołą, a szkoła z pałacem. Ale pierwszego maila dostałem od pana Marcina, głównego kucharza w pałacu, który za pomocą poczty mailowej zaczął się z nami kontaktować. Zaproponowałem, że łatwiej będzie osobiście albo telefonicznie i tak ta współpraca się urodziła. Co będzie dalej z tymi piernikami, jak już się ładnie upieką? Zostaną przeznaczone na kiermasz bożonarodzeniowy, a dochód z ich sprzedaży dla Fundacji Ogród Marzeń. Jak długo robicie już tu pierniki dzisiaj? Około 3 godzin. Z czego składa się ciasto, z którego robicie pierniki? Miód, margaryna, cukier, kakao, przyprawa do piernika, mąka. Jaką ilość przewidujecie pierników? No sporo, około 300 sztuk. Uważam, że to bardzo dobry pomysł, robić coś dla dzieci, pomagać im, ponieważ możemy w jakiś sposób im pomóc i przynieść im szczęście i radość.